Дайте ваше интервью. Снимаю. Что тут такое случилось? Ну, комментируйте, что тут происходит. Разжевел он, типа, батарея попнет. Оставься этот телескоп целый. Tak? Tak, dalej idą dzieci, niosą orkiestra, muzyka i potem jeszcze zaczyna pochód historyczny i zaczyna się od chłopa, który pierwszy wykopał pierwszą galenę, czyli kawałek rudy srebra. Ruda ołowu ze srebrem, co on wyorał po prostu, chłop się nazywał Rybka. No. I on będzie szedł z krową, kurwa, i taką starą rozochę będzie ciągnął, kurwa, po ziemi, kurwa, i niósł będzie kawał, kurwa, tej skały. No i potem wszystko idzie, jak się nadali prawa miejskie, prawa górnicze, górnicy, strajki górnicze, bunty górnicze, tak dalej. Cała historia miasta po kolei będzie szła. No, będą szły Grymszuce pierwszej wojny światowej, co były powstania śląskie, Grymszuce będą szły, te inne różne takie, Husaria pojedzie, bo tu Wyjaczyk Sowiecki, jak jechał na oczy Świetnia, co Turków podbił pod Wiedniem, to ten by tu nocował u nas. Starąskie Góry tu przyjeżdżał i tu nocował właśnie w restauracji Sedlach, tam do góry. Aha. Tam nocował, tak dalej, to też jest właśnie, to jest nasza historia miasta i po prostu tak, to wszystko się wyszło. Cała historia. I potem na końcu pojadą kopyści na Paleńcy, jakieś stare auta, niestare auta, motory, tutaj na motorach, wojsko pojedzie ze sprzętem, straż pożarna. Będzie braz popychowy, będą strzelać z pistoletów, z muszkietów, może z armatki pierdolą też sobie raz albo dwa. To bardzo fajne takie coś jest. Cała historia po prostu miasta od początku. Słychać na średnio, a widać i bardzo dobrze. A z tej strony słychać mnie, bo widać mnie sobie, tak? Witamy Państwa. Де це прем'єр? Котрий це?
Jest bardzo symboliczne, zanim oczywiście idzie pewne zwierzę, a to zwierzę jest związane z kolegą, czyli ze sklepem rybką. Bo rybka może do nas zamacha, ale idzie, bo nie odchodzi. No tam widzę całą rodzinę, bo tu zawsze mówię, bo to jest chroma, ale nie widzę tej chroma, ale może tej chroma nie widać, a być może to są po prostu poddani rycerza do Tarnowice. A za nim zaraz ciągnięta, proszę Państwa. Pierwsza maszyna parowa. To jest w ogóle duża kolejka we wschodniej Europie. Pierwsza maszyna we wschodniej Europie. Właśnie w Niemcach nie było. Maszyny parowe autorskiego. To ona służyła głównie przy odwadnianiu. Uwaga, to jest wielka bombowa ze witamy serdecznie Państwa! Witamy serdecznie Państwa!
Przebywali w Tarnowskich Górach, proszę Państwa, dwa dni. Według legendy stali i stołowali się w Sedlaczku, aczkolwiek no, Sedlaczek jest rozpoczynieniem Sedlaczkiem. Sedlaczek przybył do Tarnowskich Gór dopiero z końcem XVIII wieku. Oczywiście jest husaria, która 12 września 1683 roku stoczyła zwycięską bitwę pod Wielkiem, jedną z 20 najważniejszych bitew w dziejach historii całego świata. Ochroniła Europę wtedy chrześcijańską przed nawałą tatarską. Mamy w oficynie Ferrari oczywiście, Walentyn Rozdzieński, 1612 rok, poemat
w Kuźnicach i w Hutach, zaczynający się właśnie w Tarnowskich Górach, opisujący kilka tych hut w Dolinie Małej Tarni. Ale to rodzinie oczywiście pani Goska, tam gdzieś na pewno z wąską biega cały czas historia Tarnowskich Gór, Jakub Grudzelski, Białoruski Las, troszkę, który tam zrobił właśnie z tego typu przynajmniej 17. Fajnie, ta dwójka, o której mówi pani Goska, jest wielką na samym zaju, która trudna też wypuszczała się w tym roku. Za Piotra.
Witamy bardzo serdecznie na niektórych katolicach, które nam wypłaniają, a przed nimi jego całkowicie. Pozdrawiam Państwa, wybadeczka z Radujczy. On po szybku nie umie do tego Radujczu, ale muszę się go machać. Ale potem się nauczył. I jeszcze raz witamy serdecznie. Roberta Kocha, jeszcze raz się pokażcie. Karol Wernicke, profesor. Czyli doktor Paweł Gorzidlo, czyli wielcy naukowcy związani, albo pochodzący z partnerstw górnych stadycach, czy pamięci pana Wernicke, znajduje się na kościele ewangelickim. Zwróćcie sobie na to uwagę. Robert, proszę, proszę pana znakomity naukowiec, a przy okazji pracy dyrektora naszej kompanii Iwona Kocha, niemiecki uczony, planował się między innymi hospicjem. Karol Wernicke to patolog psychiatra Gorzidlo, to dyrektor. Thank you.
fajne rzeczy, już praca do czerwego, a oni się pojawiają w takim bardzo często i jest to wszystko całkowicie przybrzeże. Bez warunków wydaje się na prosto, żeby już później z tego czuła. Głosuję się na to wchodzi i nie ma czystego sensu. Bo dla wszystkiego to jest zależne, a w środku. Jak się z tego wchodzi do tego? Thank you.
jadą z tego. Widzisz, to jest ta orkiestra, co to gra w tym kraju na wielkim aucie. Thank you.
Swoje
Stadowiczki Centrum Kultury Kościczy Młodzieżowych Ruch Lekrowokasne powstały w 2011 roku pod kierownicą Oliwii Będkowskiej, a to dawne ostatnio zwróciło się o ekipę muzyków z krajowych na skrzynach między innymi. Dzięki temu mamy nagrożoną ekipę z Kraków, która od 2017 roku właśnie razem na Młodzieżowym Ruch i też tym zespołem kieruje Oliwia Będkowska. A teraz kolejna reprezentacja zespołu S. I tam jeszcze przez godzinę i tam jest jednak 1000. Sandały, no. Zekle skarpety. Po śląsku. Traszkowe. Traszkowe podstawowe, potem też średnie chyba. Ktoś pójdzie psychiatrą do bojku. Na razie możesz postawić, bo nie wiem, dobrze. Widzicie, dziewiątka. Teraz pojawiają się też w wersji serduszka i zrak.
barwy miejskie przez lata trochę uśpiele, bo być może nie wszyscy wiecie, że to są barwy miejskie, bo jeszcze klatkę zdradzają do życia. Musimy odbierać nie tylko klasy traktowanych. Myślę, że to jest nasz sukces, że udało się wypromować barwy miejskie. Teraz już nikogo Bielczer i Żółć chyba nie dziwi. Ela to będzie koszulka, teraz zasłania właśnie to serduszko. A nasza szkoła numer 10 właśnie w barwach tarnogórskich. Deklarują swoją miłość do Tarnowskiej Góry. Nie tak, a kiedy? Dziesiątka! Dziesiątka! Dziesiątka nam tutaj zamyka dwie tarnogórskich szkół podstawowych. A, jeszcze jest jedenastka. Gdzie jedenastka? Idzie! Witamy jeszcze raz szkołę podstawową numer 10, numer 9, numer 6, 8 i 5. Jedenastka! Jedenastka! Trzynastka nam jeszcze nadchodzi. Jedenastka, która w tej chwili wchodzi na rondo dynamiczne. To są chyba główni naukowców. Bo ta szkoła stara się o wszechstronny rozwój dziecka. Nie zapominają o małych tradycjach. Placówka w niego jest jeszcze piękniejsza, bardziej nowoczesna. To jest szkoła opuszczona się od podróżnika. Nasze zainteresowanie i przedmioty szkoły, to jest kilka tysięcy publikacji szkoły podstawowej nr 12 w Pogrodzie. Trzynastki. A za trzynastką idzie Rymlan. Co tam za Rymlan idzie? Trzynastka to jest szkoła podstawowa informacyjnego Świdnicy. To wyposażona szkoła. Długo byśmy mieli przełożenia fajnego rodu, ale ważne, że ta szkoła będzie na przykład w pokazuje, że właśnie z tym razem nie trzeba nikogo już wziąć, bo to ma jakoś specjalnie osobno. Czternasta, słoneczna, osiemnasta tworzył zespół szkolny przy szkole nr 4. Szkoła może być piękny, spokojny, bo jest to rzeczywiście równa. A teraz widzę tu po raz pierwszy. Czyli piętnasta, słoneczna, to teraz drugi zespół. Thank you.
miejscowości, po nadaniu praw miejskich jest oczywiście Gierek, świętego Jerzego, nadany właśnie w dniu świętego Jerzego, 1565 roku, proszę Państwa, to jest troszeczkę dużo młodsze miasto Tarnowski Gór, ale nie rozumiem, że aż tak bardzo dzięki temu efekty są kierowcy. I to było
Gadałem, kiedy skupiasz. Ja bym się nie mógł. Ja bym się nie mógł.
Taki autosekur, ty wszędzie wjedziesz, a pali kurde tyle co nic. Za 100 zł kupiłeś już kurwa dwie reklamówki części. Oh, my God.
Sedlaczek! To jest prawidłowy Sedlaczek! Kurwa, przyjechał do mnie! Ja też jeszcze raz na przykład tak, że trochę tak rysowne. I są przedstawiciele znanego programu telewizyjnego z Mielowiska i oczywiście Paulina, to wszyscy znajomi z tego programu, który się doskonale znali. To są ludzie, których inspirują. Witamy firmę, która się zajmuje patentami, w Polsce film zajmująca się utylizacją i zmianem. Witamy serdecznie. Jeszcze raz witamy serdecznie, proszę Państwa, gwiazdy telewizji. Witamy bardzo serdecznie wszystkich. Za nimi szkoła tańca Mistral, trwamy ciekawe, pięknie przystanie, z owymi balonami. I mocno wyczesne samochody. To naprawdę jest trochę mniej. Chciałem z sąsiemi, bo to nieponiatno z pierwszym. Kilka razy, oczywiście tam jest wyjechał samochodowy, nie jedyny. Bardzo Państwa, jeszcze raz witamy. Proszę Państwa, to wolno się żegnamy. Przypominam, że tu można sobie jeszcze kończy policja, zamyka tradycyjnie zamknął nasz węzłowy, bo jeszcze bryczka jedna z drugą jadą samochody. Prosimy jeszcze raz o uważanie na dzieci szczególnie. No ja się zgodzę i Jura zapraszamy na zarki jeszcze dzisiaj z Lekka Wygórskich, do Wygórskich Zetków Kraków, bo to nie tylko scena. Normalne, ja odwożę. Teraz odwozić do domu, ale się nie będę. Dziękujemy Państwu bardzo.